Tematem rundy drugiej jest środowisko. Środowisko, zieleń miejska, czystsze powietrze, czy też walka ze smogiem i temu podobne tematy. Zaczniemy tym razem od pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, któremu pytanie do obu kandydatów, ale pan prezydent rozpocznie, zada przedstawicielka czasopisma Drugi Obieg Sylwia Nowosińska. Pani Sylwia, czy możemy prosić do mikrofonu? Szanowni kandydaci, w Krakowie wiele budynków jest bardzo słabo ocieplonych, a to oznacza marnowanie energii, a co za tym idzie wzrost tak zwanej niskiej emisji. Jak w takim razie wprowadzić odpowiedni program termomodernizacji i kto pokryje jego koszty? Dziękuję. Proszę Państwa, program termomodernizacji jest wprowadzony od kilku lat. Dotyczy on budynków generalnie gminnych, generalnie dotyczy szkół. Szkoły staramy się wszystkie, aby były termomodernizowane, a więc są to pieniądze. Natomiast kwestia budynków prywatnych, budynków należących do wspólnot, nie możemy niestety tego robić, albowiem miasto nie ma możliwości nakładania i robienia remontów na cudzej własności. My możemy jedynie zrobić jedną rzecz, mianowicie w ramach programu elewacji, to też nie dotyczy całości miasta, żeby była jasność, możemy pokryć koszty elewacji. Jeżeli ktoś zrobi termomodernizację, to robimy na to elewację. Natomiast jeszcze stosujemy inną rzecz w budynkach miejskich, dokonujemy na wniosek właścicieli wymiany okien. To jest też bardzo istotna sprawa, bo jak Państwo wiecie, jest to miejsce, gdzie ucieka najwięcej ciepła. Proszę Państwa, kiedy mówimy w ogóle o czystości powietrza w Krakowie i kiedy ja w swoim programie dość szeroko do tego problemu podchodziłem, podkreślałem bardzo mocno właśnie ten proces, o który Pani pytała, termomodernizację. Sama wymiana palenisk węglowych, sama zmiana źródła zasilania energią cieplną to za mało. Musimy doprowadzić do takiego stanu, w którym wszystkie obiekty w mieście będą właśnie izolowane po to, żeby szanować energię, której generalnie na świecie zaczyna brakować. Jest proces poszanowania energii. I teraz pan prezydent był łaskaw wspomnieć o pewnym procesie dotowania elewacji. No tylko przyklasnąć, tylko róbmy to, ponieważ to oprócz termomodernizacji to także wpływ na estetykę nieruchomości miejskich, to także wpływ na estetykę miasta. Jednym słowem mówiąc, proszę Państwa, wymiana samych palenisk, wymiana i troska o czyste powietrze bez termomodernizacji nie ma sensu. Zanim przejdziemy do części drugiej, możliwości zadawania sobie pytań wzajemnych, chciałem panom przekazać, bo dostaję z tyłu całkowicie dwuznaczne sygnały, ale odczytałem z nich, że mówią panowie troszkę za cicho, a jest to problem stricte techniczny, chodzi o przybliżenie mikrofonu bliżej ust i to powinno całkowicie rozwiązać nasz problem. Mam nadzieję, że technicy będą zadowoleni. Tymczasem bardzo proszę pana prezydenta o zadanie pytania. Mam takie pytanie, ponieważ pan w ramach tego właśnie programu dotyczącego walki ze smogiem postuluje zakończenie północnej obwodnicy. To jest jeszcze dosyć daleko, ale mam takie pytanie, czy pan jako radny sejmiku, a więc osoba, która miała realny wpływ na to zadanie, coś zrobił, by inwestycja ta powstała? Mogę powiedzieć tylko tyle. Pierwsze, północna obwodnica i droga S7 to jest problem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie pamiętam ile rezolucji, i zagłosowałem za ilu rezolucjami i iloma wszelkimi innymi aktami, jakie leżą w możliwościach sejmiku wojewódzkiego, żeby skłonić polityków, skłonić rząd, bo to w istocie chodzi o wpisanie tych inwestycji do programu rządowego, do uczynienia tego kroku wreszcie. Przypomnę tylko, że ten i droga S7 i północna obwodnica krajowa były w programie rządowym do 2007 roku. Później niestety z niego zniknęły. Innymi słowy mówiąc, proszę Państwa, zapewniam Państwa o tym, że przez 12 lat praktycznie rzecz biorąc, a na pewno przez ostatnie 4 lata i S7 i północna obwodnica Krakowa
dla radnych województwa małopolskiego to był jeden z najważniejszych problemów. Jeszcze raz przypomnę, rezolucje, apele do władz centralnych, spotkania z posłami i senatorami z Małopolski. Jeżeli można, generalnie chciałbym powiedzieć, że to jest to samo, co robiło cały czas miasto. I rezolucje, i postulaty, i różnego typu uchwały, i spotykanie się z ministrami, to nie dało żadnego rezultatu. Co mówię szczerze, jak widać tak ze strony sejmiku. Tylko ponieważ pan mówi, że pan to zrobi, to ja się pytałem, jak pan to zrobi, w związku z tym, że tego typu rzeczy nie dają rezultatu. Odpowiem bardzo prosto, mam nadzieję, że zmienią się władze centralne i wówczas rozmowa na ten temat. Szansa na zadanie pytania do pana prezydenta. Marek Laska, tutaj jest minuta na pytanie. Panie prezydencie, no cóż, mówimy o tym powietrzu w Krakowie, które jest jakie jest. To co mówiłem też wczoraj. Dwa dni temu w szpitalu Jana Pawła II odbyła się konferencja, której wyniki są rzeczywiście bardzo niepokojące. W Krakowie zachorowalność na raka dróg oddechowych jest stukrotnie wyższa niż w innych miastach w Polsce. Dlaczego przez 12 lat w istocie miasto nie zrobiło nic dla czystości powietrza? Dlaczego dopiero krakowianie musieli się zbuntować przed 2 laty, ogłosić krakowski alert smogowy, by uruchomić choćby proces oczyszczania miasta z palenisk węglowych? Proces oczyszczania miasta z palenisk węglowych funkcjonuje, odkąd rozpocząłem swoją kadencję. Znaczy 12 lat temu. To było wymieniane w związku z mniejszymi kosztami, w związku z mniejszymi możliwościami, instrumentami wolniej. Przez 2 lata, tak jak mówiłem, na skutek decyzji parlamentu, to znaczy Sejmu, było to zaprzestane, albowiem tak powiem, zakazano nam dopłacać. Po 2 latach na skutek protestu to wróciło i ruszyło całym pędem. Dlatego chciałem zaprotestować, że dopiero jak krakowianie. Nie, to było robione znacznie wcześniej. To jest jedna rzecz, ale jeszcze chciałem odnieść się do tego, co pan doktor mówił a propos tej konferencji. Muszę powiedzieć, że to, co pan mi wczoraj powiedział, bo pan to samo powiedział, no mnie jakoś zbulwersowało i sprawdziłem sobie to. Otóż powiedziano mi, że żadnych takich badań nie ma, że w ogóle nie prowadzono takich badań. Nie wiem, gdzie jest prawda, bo nie, ale mówię. Służę po konferencji informacjami z tej konferencji, a to rozumiem, że prawa technik jeszcze. Ale panie prezydencie, owszem, była możliwość dotacji. Przez 2 lata, mówimy o perspektywie 12-letniej, rzeczywiście sąd uniemożliwił to, ale czystość powietrza to także drożność kanałów wentylacyjnych. To nie tylko koryto rzeki Wisły czy dopływu rzeki Wisły w Krakowie. Zabudowa deweloperska niejednego z istniejących od XIX wieku korytarzy wentylacyjnych nie służy czystości miasta. Z tego, co wyszło przy tworzeniu prezydencji zagospodarowania przestrzennego, żaden korytarz nie został zabudowany. Tu, panie prezydencie, bardzo proszę o ucięcie ewentualnie tej wypowiedzi, bo prawo dupliki, jak już wcześniej wspominałem, nie przysługuje, także będzie szansa do powrotu do tego tematu ewentualnie w podsumowaniu debaty. Szanowni Państwo, część trzecia rundy poświęconej środowisku, to po raz kolejny szansa dla Państwa, żeby zadać pytanie. Znowu Pani spaliła. Tam było pierwsze, ale jeszcze nie wystartowałem, także to spalone, to się nie liczy. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie do Pana Prezydenta? Proszę bardzo. Co znaczy determinacja? Panie prezydencie, pan powiedział, że to panu wiadomo, badań tego typu, o których mówił pan doktor Lasota, nie było. Ja chciałbym prosić, nie wiem, czy to w tej konwencji jest możliwe, ale tutaj jest pani doktor Prokop, która wie najlepiej na ten temat, bo je prowadziła, że tutaj nam społeczeństwu udzieliła odpowiedzi, czy były badania, czy nie. Myślę, że ten temat będzie bardzo głośny w mediach po dzisiejszej debacie, natomiast z całym szacunkiem reguły debaty ustalone ze sztabami obu kandydatów nie pozwalają na to, żeby oddać w tym momencie mikrofon nawet biegłemu w tej dziedzinie, a zatem przekazuję głos panu prezydentowi. Czy pan prezydent chciałby się ustosunkować do tej informacji? Nie, no, to była taka informacja, którą
Pan doktor miał inne wiadomości, ja mam inne wiadomości i pozostańmy na razie przy tym. Natomiast sądzę, że po debacie sobie możemy z ekspertami porozmawiać na ten temat. Wejwi. Prawo do pytania do pana prezydenta zostało skonsumowane tą informacją, a zatem proszę o pytanie do pana doktora Marka Lasoty. O, proszę bardzo. Zasłużył pan na to, proszę bardzo. 30 sekund. Zygmunt Fura, Polski Klub Ekologiczny. Pytanie do pana doktora Lasoty. Panie doktorze, ze względów historycznych na pewno pan wie, co to jest styropian. A czy pan wie, co to jest azbest? A mówię, pytam dlatego, że w pańskim programie dużo na ten temat jest termoizolacja itd., itd. Czym by pan ocieplał? Styropian wiem, co to jest, bo to mi się kojarzy z moim pokoleniem. Tych, którzy sypiali kiedyś na styropianie. Azbest także wiem, co to jest, ponieważ przez lata istniał taki program w całej Polsce oczyszczania. To gminy uczestniczyły w tym programie usuwania azbestu jako jednej z najbardziej rakotwórczych substancji, która była powszechnie używana. Natomiast czym ocieplać? W tej chwili technologie są już tak dalece posunięte, że styropian, który jest najpowszechniej używany, a który zgadza się tutaj z panem, może nie jest najlepszym akurat tworzywem do ocieplania, jest skutecznie zastępowany przez na przykład różne mineralne, nazwijmy to substancje i konstrukcje, jak wełna mineralna. A najlepszym izolatorem jest powietrze, o czym wiemy doskonale. A najlepszym izolatorem jest powietrze, które przy odpowiedniej technologii użyte do termoizolacji budynku przynosi najlepsze efekty.